Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami ciekawy weekend na arenach sportowych. Zaczynamy od pierwszego wydarzenia. Koszykarze AZS-u Koszalin zakończyli sezon w Tauron Basket Lidze. W ostatnim meczu zmierzyli się przed własną publicznością z Energą Czarnymi Słupsk. Starcie zakończyło się zwycięstwem zespołu przyjezdnego 89-75. Dla akademików był to ostatni mecz, a czarni szykowali się do rywalizacji w fazie play-off. Dla obu ekip starcie miało już tylko prestiżowe znaczenie, bowiem wynik nic by w ich sytuacji nie zmienił. Mecz rozpoczął się po myśli gości. Słupszczanie objęli prowadzenie 10-2. Akademicy zdołali szybko wyrównać stan rywalizacji. W końcówce pierwszej kwarty ponownie ekipa przyjezdna wypracowała sobie przewagę. Po tej odsłonie Energa prowadziła 27-19. Druga odsłona to popis skuteczności czarnych i bezsilności akademików. W efekcie na długą przerwę zespoły schodziły przy 30-punktowej przewadze Słupszczan 59-29. Wydawało się, że goście mają wszystko pod kontrolą i odniosą efektowne zwycięstwo. Trzecia kwarta to zupełnie inna postawa gospodarzy. Zdominowali rywalizację, wygrali kwartę 32-13 i zmniejszyli dystans do 11 oczek. W ostatniej odsłonie czarni utrzymali dystans nad rywalem i odnieśli zwycięstwo 89-75. Wiedzieliśmy, że musimy po prostu dobrze wejść do playoffów z dużą energią i szczególnie udowodnić, że możemy wygrać na wyjeździe ciężki mecz. I to zrobiliśmy. Myślę, że dobrze się czujemy. Wiadomo, że druga poła wyglądała jak wyglądała. Myślę, że trochę było zmęczenia, tyle meczu ostatnio w krótkim okresie. Po prostu trzeba się przygotować na play-offy i idziemy do przodu. Cieszę się, że podnieśliśmy się po tej pierwszej połowie, bo jednak to była tragedia, jeśli chodzi o pierwsze dwie kwarty. Cieszę się, że podjęliśmy walkę w drugiej połowie i zmusiliśmy też trenera Czarnych do tego, żeby brał szybkie czasy, ponieważ goniliśmy. No, chciałem podziękować chłopakom za tą drugą połowę. No, w pierwszej połowie rzeczywiście zbiórkę przegraliśmy bardzo wysoko w pierwszej połowie i tutaj w drugiej połowie już tak nie było z tym problemu, bo widzę, że tam do przerwy mieliśmy bodajże 13 zbiórek mniej i tutaj wyszło 14 w przeciągu całego meczu. Pozwoliliśmy otworzyć się Harperowi w pierwszej połowie. Mówię, powiedziałem w przerwie, że nie mamy nic do stracenia, więc musimy grać agresywnie i dziękuję bardzo kibicom za to, co zrobili w drugiej połowie, bo niosła nas ta hala. Zabrakło, no 30 punktów odrobić, to jest jednak coś niesamowitego, no nawet było tam chyba 9 czy 10 punktów. Najskuteczniejsi w tym meczu DeMonte Harper zdobył 27 punktów dla gości, a dla AZS-u Adam Pechaczek 18. Akademicy ostatecznie zajęli 12 miejsce w Tauron Basket Lidze i zakończyli sezon. Energa Czarni Słupsk zagra w fazie play-off z Polskim Cukrem Toruń. Piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin rozpoczęły rywalizację o miejsca 5-8 w Superlidze. W pierwszym meczu pewnie pokonały na wyjeździe Piotrkowie Piotrków Trybunalski 33-25. Po tym jak nasz zespół przegrał rywalizację ze Startem Elbląg o awans do półfinału rundy play-off, pozostała już tylko walka o piąte miejsce. Energia zmierzyła się z Piotrkowią i to nasza drużyna była stroną dominującą. Koszalnianki po pierwszej połowie prowadziły nawet 6 trafieniami. Ta część zakończyła się przy wyniku 16-13 dla naszej ekipy. Druga połowa zdominowana była przez akademiczki. Podopieczne Nity Uniad wypracowały sobie 8 bramek przewagi i ostatecznie pokonały Piotrkowie 33-25. Nasz zespół ma sporą zaliczkę przed meczem rewanżowym. Drugi pojedynek pomiędzy tymi ekipami odbędzie się w sobotę w Koszalinie. 23 kolejki spotkań czekali piłkarze Bałtyku Koszalin na pierwsze zwycięstwo na własnym boisku w tym sezonie trzeciej ligi. Wreszcie udało im się przełamać tę serię. Pokonali KS Kwaszczyno 1-0. Obie ekipy stworzyły ciekawe widowisko. Każda ze stron miała swoje dobre okazje strzeleckie. Bałtyk pogodzony z degradacją, a KS Kwaszczyno niemal pewne utrzymania. Jednak na boisku różnicy w tabeli nie było widać. O losach meczu zadecydował gol z 21 minuty. Trafienie na wagę 3 punktów zaliczył Łukasz Szymański. Nareszcie tutaj stadion Bałtyku został odczarowany w tej rundzie. W tym sezonie nawet, bo jeszcze nie zdobyliśmy kompletu punktów u siebie. Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, zwłaszcza 2 razy kapitan Christian Krause no nie popisał się skutecznością. Zagraliśmy naprawdę pierwsze 45 minut z wiatrem, to nam troszeczkę pomagało, ale w tych sytuacjach mieliśmy i powinniśmy prowadzić 2-3-0. Chociaż ta pierwsza połowa powinna się zakończyć wynikiem remisowym, bo w ostatniej sekundzie przeciwnicy mieli
super sytuację. Dlatego takie sytuacje trzeba wykorzystywać, żeby później nie było takiej nerwowej końcówki, jak widzieliśmy. Bałtyk ma w dorobku 16 punktów i zajmuje 15 miejsce w trzeciej lidze. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Drawą Drawsko-Pomorskie. Gwardia Koszalin pozostaje bez zwycięstwa w rozgrywkach wiosennych trzeciej ligi. W 23. kolejce nasz zespół zmierzył się na wyjeździe z Gryfem Słupsk. Starcie zakończyło się remisem 1-1. Zespół koszański przystąpił do meczu pod wodzą nowego trenera Tadeusza Żakiety. Dla pochodzącego ze Słupska szkoleniowca był to powrót do klubu po rocznej przerwie. Mecz na boisku Gryfa zdominowany był przez gości. Z kilku świetnych okazji strzeleckich wykorzystali jedną. Gwardia objęła prowadzenie po golu Mateusza Kołodziejskiego w 53. minucie. Naszej drużynie nie udało się utrzymać korzystnego wyniku. W 77. minucie do remisu doprowadził Szymon Schulz. Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Bardzo dobre spotkanie. Zagraliśmy bardzo ofensywnie. Nie przełożyło się to niestety na zdobyć 3-punktową, choć byliśmy bardzo blisko. Pożyliśmy sobie naprawdę sporo sytuacji bramkowych. Szkoda tego meczu, bo zasłużyliśmy na wygraną, ale jak to bywa w piłce nożnej, nie przyznaje się punktów za wrażenie artystyczne, a po prostu trzeba strzelać bramki i wygrywać. Po 23 kolejkach Gwardia ma w dorobku 27 punktów i jest na 12 pozycji. W następnej serii koszalnianie zmierzą się na własnym boisku z Wieżycą Pelplin. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj jest organizator Leśnej Piątki, Michał Bieliński. Witam. Witam, dzień dobry. No trzeba powiedzieć, że Leśna Piątka się z każdym rokiem rozrasta. Można powiedzieć już w tej chwili o jakiejś takiej pewnej kulturze biegania, o pewnej filozofii. No i bez ogródek, no to nie tylko ten region, to nie tylko Koszalin, ale naprawdę już o tej inicjatywie słychać już w połowie Polski. No, coraz więcej startujących, rzeczywiście unikalnych, zapisanych już ponad 2,5 tysiąca, chociaż to może troszkę mylić, bo startujących rzeczywiście w biegach jest nieco ponad 800 i mam nadzieję, że to się utrzyma również w tym sezonie. Koszalinian zdecydowana większość, ale też i są przyjezdni, choć to jest czwartek, popołudnie, mimo wszystko zdarza się, że przyjeżdżają z całkiem daleka. Na czym polega fenomen Leśnej Piątki? Sam nie wiem, bo sam byłem zaskoczony tym, że rzeczywiście przyszło za pierwszym razem 200 osób i za każdym kolejnym razem było ich coraz więcej. Rekordowo 840, a w przypadku nawet Leśnej Piątki dla dzieci, Leśnej Piątki Pikuś, z okazji Dnia Dziecka było to ponad 1100 osób i w tym roku też za miesiąc na to będziemy zapraszać. No, trzeba powiedzieć, że to jest taki napięty grafik, jak już się sezon trochę cieplejszy robi, ten grafik imprez organizowanych przez ciebie, nie tylko Leśna Piątka, też Leśna Piątka Pikuś, ale też i inne duże imprezy. No trzeba powiedzieć, że to bardzo mocno i agresywnie się rozwija, można tak to określić. Na pewno mocno to absorbuje nasze działania, czyli rzeczywiście sporo czasu poświęcamy temu, żeby wspólnie z wolontariuszami zrealizować każdą z imprez. Rozwinęło się to dość mocno, a Koszalin jeszcze za sprawą TKKF-u jest jednym z najbardziej rozbieganych miast w Polsce. Także to jest imponujące, że tyle osób potrafi biegać, może biegać, ruszać się, bo nie tylko bieganiem człowiek żyje, ale możemy te w Leśnych Piątkach uczestniczyć choćby po to, żeby się przejść, przespacerować, pójść z dziećmi, także całymi rodzinami zjawić się na starcie. Patrząc na te biegi, na te wszystkie imprezy, zawsze coś nowego dorzucacie. Czy to jest jakiś konkurs, czy to jest jakiś nowy sposób nagradzania wszystkich biegaczy? W tym roku mamy nowe medale. Tak, ten rok to są właśnie medale Leśnej Piątki, za każdym razem troszkę inne. To są medale w końcu dla dorosłych, bo zwykle nagradzaliśmy wyłącznie dzieci. Dla dzieci też są wciąż medale, są to zające, tutaj też widoczne. Jak mogę pokazać, to w tym roku zaczynamy fioletowym lub my mężczyźni nie rozpoznajemy w pełni kolorów, ale tego rodzaju medale będą dla dzieci, no i dla dorosłych cały komplet i w sześciu biegach można zebrać po prostu sobie kolekcję, puzli, układankę. Czy to jest taki przy całym cyklu biegów, w tym roku sześć biegów comiesięcznych, czy przy każdym biegiem macie jakiś taki cel, że może, nie wiem, jeżeli chodzi o frekwencję, może chodzi o jakąś inicjatywę, jakąś reklamę, nie wiem, czy zabawę dodatkową,
w imprezie? Macie jakieś takie cele przed każdą dodatkową Leśną Piątką? Stawiamy sobie za cel przede wszystkim dobrze zorganizować to, co realizujemy na bieżąco, czyli żeby wszystko wyszło, żeby wszystko się zgrało i żeby wszystkie osoby, które zjawią się na starcie, były tym biegiem zadowolone. Pamiętajmy, że to są biegi bez jakichkolwiek opłat. Wprawdzie miasto Koszalin też wspiera finansowo tę inicjatywę, ale finansów nigdy za dużo i staramy się po prostu wykorzystać każdy grosz, obracając go pięciokrotnie i wydatkując tak, żeby jak najlepiej był spożytkowany dla ogółu, czyli dla społeczeństwa, dla tych, którzy chcą się ruszać i chcą poznać imprezę też od środka, jako wolontariusze, bo ich zawsze też potrzebujemy. Da się połączyć obie funkcje organizatora, a także biegacza, bo przecież też sam biegasz. W tych moich biegach, czy tych organizowanych przez nas, rzadko mi się zdarza wystartować, choć w Leśnej Piątce raz mi się to udało. Niemniej absorbuje to zbyt wiele czasu, żeby można było sobie pozwolić na dowolne i spokojne bieganie we własnych biegach. Nie mówię już o innych, bo w innych bardzo lubię też uczestniczyć. Pierwsza edycja Leśnej Piątki już w najbliższy czwartek. Początek o 18:30, a dwie godziny wcześniej otwieramy biuro zawodów, gdzie można i odebrać swój numer startowy i chip do pomiaru czasu. A więc po prostu przyjść. Państwo doskonale wiedzą, gdzie jest Leśna Piątka. Oczywiście to jest tuż za Górą Chełmską, jest taki specjalny parking. Tam wszystko jest przygotowane, zorganizowane. Teraz będzie zdecydowanie łatwiej gdzieś tam zaparkować, bo wcześniej były roboty budowlane na drodze, ale w tej chwili będzie łatwiej. No i zapraszam Państwa oczywiście na ten bieg. Sam mam nadzieję wystartuję, bo już mi się zdarzyło kilka razy startować. No zobaczymy z jakim efektem. Oczywiście czas jest mierzony, ale to przede wszystkim zabawa i rekreacja. Moim Państwa gościem był dzisiaj Michał Bieliński, rozbiegany Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin zakończyli sezon w drugiej lidze. W ostatnim meczu pokonali na wyjeździe Kartuzję Kartuzy 29-25. Dla naszej drużyny wynik meczu nie miał znaczenia, bowiem jej piąta lokata nie była zagrożona. Rywal plasował się znacznie niżej w tabeli. Spotkanie zdominowane było przez gości. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 14-12 dla Gwardii. W drugiej części rywalom udało się wyrównać stan meczu, jednak końcówka pojedynku ponownie należała do zespołu przyjezdnego. Ostatecznie Gwardia wygrała 29-25. 7 bramek dla naszej drużyny zdobył Jakub Radosz, po 6 Michał Felsztigier i Michał Czaplicki. Rozegraliśmy ostatnie spotkanie sezonu, w którym zmierzyliśmy się z Kartuzami. Okazaliśmy się lepszym zespołem. Piąte miejsce w tabeli na koniec sezonu, no troszeczkę niedosyt jest. No, ale z pozytywnych rzeczy to jest to, że potrafiliśmy jeszcze się zmobilizować. Mimo, że ten mecz nic nam nie dawał, ani awansu, ani spadku w lidze, walczyliśmy do końca i pokazaliśmy charakter do ostatniego spotkania. No, na pewno cieszy postawa zawodników, że potrafili się właśnie zebrać. Bardzo dobra gra Radosza, Felsztigiera i przede wszystkim młodego zawodnika Czaplickiego napawa optymizmem przed następnym sezonem. Gwardia zdobyła w tym sezonie 34 punkty i to dało jej piąte miejsce. Mistrzem rozgrywek została Stal Gorzów Wielkopolski, a w barażach o awans do pierwszej ligi zagra GKS Żukowo. Leśnik Manowo został liderem czwartej ligi. Podopieczni Wojciecha Megiera dokonali tego po efektownym zwycięstwie nad Dębem Dębno 5-0. 22. kolejkę spotkań w czwartej lidze kończył mecz w Manowie. Po tym jak dotychczasowy lider Kluczewia Stargard doznała zaskakującej porażki z ostatnio w tabeli Wiekowianką Wiekowo, stworzyła się szansa dla Leśnika, by objąć prowadzenie w lidze. Miejscowa ekipa nie zmarnowała okazji. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 2-0 po golach Dawida Ejzygmana i Pawła Rakowskiego. Przy nieco lepszej skuteczności przewaga mogła być znacznie wyższa. W drugiej części formą błysnął Marcin Gozdal, który strzelił 2 gole. Wynik spotkania na 5-0 ustalił w doliczonym czasie gry Mateusz Myśliński. Zespół tak zareagował na sytuację, która się wytworzyła w tabeli. Mieliśmy szansę objąć lidera, a oprócz tego no Dąb wydaje mi się, że też nie zagrał mocnego spotkania. Miał duże dziury w obronie i tych bramek było 5. Mogło być 10, natomiast no to nie jest tak, że my tutaj w każdym meczu będziemy stwarzali tyle sytuacji. Natomiast ja jestem zadowolony z podejścia zespołu do meczu, z walki, z ilości bramek. Tylko się cieszyć. Leśnik ma w dorobku 42 punkty, jest pierwszy w tabeli czwartej ligi. W następnej serii zespół z Manowa zmierzy się na własnym boisku z Raselem Dygowo.
Trwa seria meczów bez porażki piłkarzy Bałtyku Koszalin występujących w centralnej lidze juniorów. Są niepokonani od 9 kolejek. W 26 serii wygrali na własnym boisku z Zawiszą Bydgoszcz 6-2. Koszalnianie są już niemal pewni utrzymania. Na 4 kolejki przed końcem sezonu mają 11 punktów przewagi nad strefą spadkową i plasują się tuż za podium. W kolejnym meczu z przedostatnią w tabeli Zawiszą Bydgoszcz byli faworytami i to potwierdzili. Gospodarze strzelili rywalom aż 6 goli. Na listę strzelców wpisali się 2 razy Michał Lampa, Maciej Gregorek, Wiktor Naworski, Maciej Andrzejczak i Jakub Forszmański. Goście odpowiedzieli trafieniami Kamila Zielińskiego i Macieja Słupeckiego. Wynik 6-2 oczywiście jest naszym tutaj naszą wielką zasługą ciężkiej pracy, którą chłopcy wykonują. Myślę, że możemy być, my jako sztab trenerski na pewno jesteśmy bardzo dumni z chłopaków, oczywiście przedstawiciele klubu również. Znajdujemy się w tej chwili na 5. miejscu, walczymy o 4. miejsce, co daje nam 8., 9. miejsce w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy, choć trzeba przyznać, że dopiero w tej kolejce, czyli na 5 kolejek przed końcem zapewniliśmy sobie utrzymanie. Pozostaje nam 4 spotkania do rozegrania. Tak naprawdę deser tej kampanii. Spotykamy się ze Śląskiem Wrocław, z Lechem Poznań, Zagłębiem Lubin oraz z Lechią Gdańsk. I liczymy na bardzo dobry występ chłopców także w tych spotkaniach. Bałtyk ma w dorobku 42 punkty i zajmuje 5. miejsce. Kolejnym rywalem zespołu koszańskiego będzie Śląsk Wrocław. Po 2 meczach bez przegranej serię piłkarzy Wiktorii Sianów w wojewódzkiej lidze okręgowej przerwał Zefir Wyszewo. Zespół sianowski doznał porażki na własnym boisku 1-2. Zefir Stroje Białe to rezerwy trzecioligowego Leśnika Manowo. Dzięki temu zawodnicy pierwszej drużyny zasilają ekipę z Wyszewa. Przerwę w grze w trzeciej lidze wykorzystał Adrian Szatkowski. To właśnie on otworzył wynik. Zefir objął prowadzenie już w 6. minucie. Tuż przed przerwą Patryk Kupidura podwyższył rezultat na 2-0. Wiktoria odpowiedziała tylko jednym trafieniem Wojciecha Drejskiego w drugiej części. Pierwszą połowę żeśmy zaczęli bardzo, bardzo chaotycznie, nie tak jak sobie zapowiadaliśmy, żeby grać dołem, skrzydłami, omijać środkową część boiska, szczególnie środkowych obrońców. No niestety, graliśmy chaotycznie, nie utrzymaliśmy piłki na ziemi, nie operowaliśmy ją, no i nadziewaliśmy się na kontrataki drużyny Zefira, który generalnie nie tyle co posiadał piłki, tylko korzystał, że tak powiem, z naszych niedokładnych zagrań i stworzył 2-3 klarowne sytuacje, z których 2 skończyły się bramką. Po przerwie zaś drużyna nasza wyszła całkiem inaczej. Bardzo dobrze grała, spokojnie, szybko, po ziemi, no i tylko dosyć rozpaczliwa nawet obrona, bo bardzo dużo starych fragmentów gry, dużo fauli, żółtych karty ze strony Zefira. To uniknęły jak gdyby odwrócenia losów meczu. Ale z drugiej połowy jestem bardzo zadowolony, bo zdominowaliśmy go bardzo, bardzo ładnie, grając po piłkarsku, także mimo porażki chłopacy dostali ode mnie wyróżnienie za tą drugą połowę. No oczywiście była nagrana za pierwszą, ale są dorośli, więc się cieszę też, że umieli odwrócić przynajmniej losy przebiegu meczu, podnieść się 2-0, zagrać odważnie po piłkarsku z doprowadzeniem przez każdą formację i naprawdę mogli się w drugiej połowie podobać. Wiktoria po 21 kolejce ma 31 punktów i zajmuje 6. miejsce. Kolejnym rywalem zespołu sianowskiego będzie na wyjeździe Olimp Złocieniec. Piłkarki Wiktorii SP2 Sianów rozegrały 13. mecz w tym sezonie pierwszej ligi. Zmierzyły się na wyjeździe z liderem zmagań SMS-em Łódź. Choć to gospodynie objęły pierwsze prowadzenie, to po golach Nikoli Włodarczyk i Malwiny Grzelak przewagę miały sianowianki. Później grę zdominowały gospodynie, zaliczyły 4 trafienia z rzędu i ostatecznie SMS wygrał 5-2. Wiktoria ma w dorobku 10 punktów i zajmuje 8. miejsce. W 14. kolejce zespół sianowski podejmie na własnym boisku 9. w tabeli Polonię Poznań. Formą błysnęły piłkarki Wiktorii SP2 Sianów w rywalizacji młodziczek. W turnieju rozegranym na własnych obiektach wywalczyły awans do półfinału Mistrzostw Międzywojewódzkich. Do rywalizacji przystąpiły 4 ekipy.
Obok gospodyń Medy Konin, Szczorm Gdynia i Muks Kostrzyń. Nasz zespół rozpoczął zawody od zwycięstwa nad ekipą z Kostrzynia 2-0 po golach Wiktorii Kaszyńskiej. W kolejnym meczu gospodynie zmierzyły się z Medykiem Konin. Dwa zespoły dalej wychodzą, pierwsze zespoły odpadają. Następnie będzie półfinał i finał mistrzostw w Krakowie. Pierwszy mecz bardzo dobrze, wygraliśmy 2-0 z Kostrzyniem. Teraz gramy mecz z Koninem, jest 0-0. Wiadomo, Medyk to jest, są następczynie mistrza Polski, seniorek. Także mecz jest bardzo trudny. Medyk ma troszeczkę przewagę, ale liczymy, że nasze dziewczyny i tak wygrają ten mecz. Starcie z Medykiem zakończyło się wygraną gości 1-0. W ostatnim meczu sianowianki musiały wygrać ze Sztormem Gdynia i osiągnęły cel. Wygrały 1-0 po trafieniu Oliwii Salwerowicz. Tym samym pierwsze miejsce zajął Medyk, a drugie Wiktoria. Obie ekipy awansowały do półfinału nieoficjalnych mistrzostw Polski Młodziczek. To informacje, ukończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o godzinie 17:35. Do zobaczenia.